1 stycznia 2015 roku wprowadzony zostanie nowy wzór dowodów osobistych. Nie będzie m.in. już na nim informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Pojawi się za to rubryka Obywatelstwo. O zmianie dowodu osobistego zdecydowała ustawa. O nim aktualnie Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pracuje nad rozporządzeniem wykonawczym niniejszej ustawy, która przewiduje nowy dokument tożsamości. Zmieni się zakres danych w tym dowodzie. Rezygnujemy z umieszczenia w dowodzie adresu. Ograniczamy dane do danych potwierdzających w istocie swoją tożsamość osoby. Natomiast adres nie potwierdza tej tożsamości. Do pełnej identyfikacji obywatela wystarczy sam numer PESEL. Natomiast numer nasz PESEL, którym się posługujemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw, jest zupełnie wystarczającym identyfikatorem naszym w innych rejestrach, w innych urzędach. Z nowego dowodu zniknie także rysopis. Intencją jakby wcześniej wprowadzenia tych danych do naszych dowodów była lepsza identyfikacja posiadacza dowodu osobistego. Ale już od wielu lat ze zrozumiałych względów wzbudzało to kontrowersje. Kolor oczu zmieniamy przy wykorzystaniu szkieł kontaktowych. Wzrost też na przestrzeni lat nam się zmienia, a poza tym ze wzrostem to jest tak, że urzędnik w gminie, przyjmując wniosek o dowód osobisty, tego nie weryfikuje, nikt nikogo nie mierzy. W związku z nowym udogodnieniem, czyli możliwością złożenia wniosku drogą elektroniczną, z dokumentu zniknie także nasz podpis. Zarówno wielkość tego podpisu, jak i wyrazistość nie dawała jako materiału dowodowego, tak, do wykorzystania przez inne organy. Poza tym przewidujemy możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną i to też jakby spowodowało, że odeszliśmy od podpisu, od tego składania tego wzoru podpisu do dowodu osobistego. Co ważne, zmiana wzoru dowodów osobistych wcale nie oznacza, że wraz z nastaniem 2015 roku wszyscy będziemy musieli posługiwać się od razu nowymi dowodami. Nie planujemy, nie jest przewidziana żadna masowa wymiana dowodów osobistych. Wszystkie teraz wydane dowody do końca tego roku, dowody osobiste, zachowają swoją ważność przez okres ważności wskazany w naszym dokumencie, czyli do upływu terminu ważności tego dokumentu. Będziemy je wymieniać sukcesywnie na skutek utraty ważności, bądź też zmiany danych. Co prawda tej zmiany danych już takiej dużej nie będzie, bo dzisiaj jednak zmiana adresu generowała większość wymian dowodów osobistych. Tego obowiązku już nie będzie, natomiast jeżeli zmienimy nazwisko, tak, no to może być taka sytuacja, że będziemy musieli wymienić dowód osobisty. Wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości będzie można złożyć, co ważne, w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek o dowód osobisty będziemy mogli złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy, ponieważ jest w tej chwili budowany cały system rejestrów państwowych w naszym ministerstwie. Między innymi będzie to rejestr dowodów osobistych, który będzie dostępny w każdym urzędzie gminy. Stąd też powstała taka możliwość, żeby zdjąć ten obowiązek przywiązania do urzędu właściwego, do miejsca zamieszkania, czyli tam, gdzie jesteśmy, nawet jak będziemy na wakacjach dłuższych, też możemy wyrobić sobie nowy dowód osobisty. Obywatel nie poniesie żadnych kosztów w związku z wymianą. Dowody będą ważne przez 10 lat, a w przypadku dzieci do 5 roku życia przez lat 5.